Na razie Toyota toczy się do przodu jak należy, choć trochę niemrawo. Oj. Coś szarpnęło. Szarpnęła, no. A i czek się bardzo bawali, zobacz. Tak, choinka jest od razu. Ledwośmy tylko ruszyli. Ale jak strzeliła z tego biegu, co? Co to się było dzieje? No ale martwi mnie to, dlaczego czek od razu jest wysypany. No bo teraz, kiedy ten czek się wysypał, to ta skrzynia też może nie pracować poprawnie i nie wiem, czy to do końca jest problem ze skrzynią biegów. O człowieku! No nie, nie, no to by... Tak nie może być. Tak nie może mi było. Nie dziwię, czemu nie chcieli tym jeździć w tym stanie. Nie, nie, nie. Nawet nim nie powinniśmy tak jeździć, bo ta skrzynia w takim trybie to momentalnie się rozsypie. No rozpróbujmy powolutku, żeby te parametry chociaż złapać. Zobacz, dlaczego ten czek się świeci teraz. No jest dalej błąd tego, tej przepustnicy EGR. Czekaj, rozpędzę go. Te silniki dobrze się zbierały, ten tak jakoś muli go. Myślę, że to jest kwestia tego czeka. No powiem ci, że to jest nie lada problem już, bo z jednej strony mamy błąd zaworu recykulacji, z drugiej strony ta recykulacja to jakby nie działała. Znaczy przewody dochodzą do sterownika silnika, a może gdzieś zaślepiony jest ten EGR. Że ktoś próbował wcześniej coś ślepie zrobić? No. Dobra, zatrzymam się tu jeszcze za chwilkę za mostkiem. Spróbujemy go zgasić, odpalę go jeszcze raz, czy w ogóle jakiekolwiek błędy, nie wiem, gasną, czy coś przebywa, ubywa. No bo on wyrzuca te kontrolki tak naprawdę od razu... Od startu. No. Nic nie jedzie? Można stanąć na chwilę na szybki restart. Naprawa na informatyka. Wyłącz i włącz jeszcze raz. Zapalił bardzo ładnie. No i czek jest od razu. Świeci się. Spróbujmy jeszcze raz pojechać. Powolutku. No. No nie, no tak nie może być. Nie, no, skrzynię może rozwalić. Szkoda nie jeździć tak naprawdę. Ciekawe, ile w ten sposób było jeżdżone i ile takich strzałów w plecy dostała skrzynia. I teraz tak, jedna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to otworzyć dolot i zobaczyć, czy faktycznie nie ma jakiejś zaślepki. Zajrzeć tam. Przede wszystkim zajrzeć tam, zobaczyć, co tam się dzieje. Bo to trochę nienaturalne. Bo mamy teoretycznie sprawny zawór EGR, przewody są sprawne. Nie chce mi się wierzyć, żeby był problem w sterowniku silnika. No nie, nie, no zachowuje się dziwnie, ale to coś jest na rzeczy.